Witam Was bardzo serdecznie w ten dzisiejszy niedzielny poranek, w 19 niedzielę po Trójcy Świętej, a pragnę przywitać Was hasłem tygodnia, które znajduje się w Księdze Jeremiasza, rozdział 17, wiersz 14, gdzie czytamy: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Z kolei fragment, którym chciałbym się z Wami podzielić, jest to tekst kazalny dzisiejszej niedzieli, list do Efezjan, 4 rozdział, wiersz od 22 do 32. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczecie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu, kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy znajdzie się potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, któremu jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Baczcie jedni na drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Łaskawy i drogi Panie Boże, pobłogosław Twoje święte słowo w naszych sercach, w naszych umysłach, bo tylko Twoje słowo jest prawdą. Amen. Moi drodzy, po pobieżnej i szybkiej lekturze naszego dzisiejszego fragmentu można odnieść pewne specyficzne wrażenie, że napisane przez apostoła Pawła słowa, a w zasadzie to wskazówki i zasady, są skierowane tylko i wyłącznie do członków młodego chrześcijańskiego zboru w Efezie, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki na drodze wiary. Tylko czy przypadkiem takie wrażenie nie jest zbyt pochopne i błędne? Czy te dane nam przez apostoła Pawła zasady, wskazówki nie dotyczą także nas, czyli ciebie i mnie? Bóg poprzez fragment znajdujący się w 4 rozdziale listu do Efezjan zachęca nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem oraz naszym postępowaniem. Z tego powodu chciałbym, aby każdy z nas zastanowił się dzisiaj nad kilkoma prostymi pytaniami, a mianowicie, jakim naprawdę jestem chrześcijaninem? Czy jestem nim z powodu pewnej kulturowo-społecznej tradycji, w której się znajduję albo z której pochodzę? Czy może jednak jestem nim z powodu moich osobistych przekonań oraz doświadczeń? Czy pamiętam o Bogu oraz o Jego miłości zawsze i wszędzie? Czy codziennie czytam Boże Słowo i, mówiąc obrazowo, czy codziennie składam swoje ręce do modlitwy? Czy żyję wedle Bożego Słowa i zawartych w nich wskazówek? Czy na pewno otworzyłem swoje serce i przyjąłem do Niego Chrystusa? Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem Bożym dzieckiem? Słowa, które skierował apostoł Paweł do zboru w Efezie, są wskazówkami, zasadami, wedle których mają postępować nie tylko członkowie tamtejszej chrześcijańskiej społeczności, ale wedle tych wskazówek, zasad mamy postępować także i my. Apostoł Paweł nie pisze przecież o czymś nowym, nie pisze czegoś innowacyjnego, ale zachęca do wewnętrznej odnowy i życia wedle Bożych przykazań. Pragnę życzyć Wam, parafrazując dzisiejszy fragment biblijny, abyśmy z Bożą pomocą wszelką gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie usunęli i wraz z całą złością z naszego życia. Abyśmy byli jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczali sobie wzajemnie, jak nam Bóg odpuścił w Chrystusie. Amen. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że przemawiasz do nas poprzez swoje święte słowo i wskazujesz nam, jak powinno wyglądać nasze życie, jeżeli chcemy być nazwani Twoimi dziećmi. Ty wiesz, że mamy z tym problem. Ty wiesz, że wiele rzeczy w naszym życiu oddala nas od Ciebie. Wpadamy w wir tego świata
i zapominamy. Prosimy, Panie Boże, posyłaj nam swego Ducha Świętego, aby wskazywał nam właściwą drogę, aby kierował nas, Boże, w Twoją stronę, w stronę Twojego świętego Królestwa. Amen.